Czy to nam tutaj dobrze wejdzie? Czuję główkę. Jest. Teraz, moi drodzy, czary mary, zapalę wam nawet światełko. Jęzor to w koszy ze trzy razy w koło tyłka i znowu wraca i runda druga. I wchodzą teraz ziemniaki. Tu jesteś? Aha. Tu lecę. No dobrze. Wow, cóż za mało korzystne światło, więc hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jestem u góry, a tutaj mój brzydki skrzydłokwiat Sensation. Powiem wam, że co wchodzę do góry, to drżę, bo zaglądam do paprotek, które mają nowe miejsce. Już się boję iść zajrzeć w tamten zakątek, co tam się dzieje. Dzisiaj jest taka dziwna mgła, o ile mgła może być dziwna, bo ona się tak dziwnie unosi i co patrzę na podwórku, to mam wrażenie, mówię, kurczę, no coś się pali? Ktoś jakieś śmieci tu wypala, czy co? Naprawdę, no tak dziwnie i co patrzę, to mówię, jeny, no pali się. Tfu, tfu, nie? Słuchajcie, ja tutaj nie chcę nic głośno mówić, bo tutaj nic się głośno nie mówi. Naprawdę, tutaj nie wolno nic więcej powiedzieć. Tyle w temacie, koniec, kropka. No ogólnie zesrałam się z kwiatkami, ale ja się nie zesrałam z nimi w tym roku, tylko ja ogólnie kwiaty mam odkąd tutaj mieszkamy, czyli od 7 lat. I zawsze miałam tak mniej więcej od 40 do 60 paru kwiatów. Tak powiem wam, że to nie jest tak, że ja się, wiecie, zesrałam z tymi kwiatami dzisiaj, czy w tym roku. Na pewno odbiło mi na punkcie paprotek, po prostu mi się podobają. Oczywiście ja nie będę tego piła, tylko robimy sobie kurczaka na piwie. Nie, nie na piwie, tylko na butelce piwa. O. Mamy butelkę piwa, układamy ją i tutaj, słuchajcie, moi drodzy, mamy kurczaka. Ostatni kurczak od mojej teściowej i moja teściowa nie ma żadnej tam farmy. I to jest ostatni kurczak w całości, jaki mam. Mam tam jeszcze kilka na porcje rosołowe i musimy go teraz nadziać tutaj. Ja go dzień wcześniej zamarynowałam już sobie w tym, na co miałam ochotę. Już wam mówię, na co ja miałam ochotę. A mianowicie... Czekajcie, czy to nam tutaj dobrze wejdzie? Czuję główkę. Jest. Weszło. Kurczak jest fajny, bo wiecie co, nie jest taki duży. To znaczy, no kto do czego potrzebuje, nie? Ja go tu jeszcze ponacieram trochę przyprawami, które są. I już wam mówię, ja dałam, no olej wymieszałam sobie, miałam tak, resztkę w saszetce przyprawy do kurczaka. Co jeszcze miałam? Słodka papryka. No chcecie, to zrobicie na ostro. Możecie dać ostrą paprykę, ja nie dawałam, no bo Laura jak będzie jadła, to ja nie daję ostrych rzeczy na razie, nie daję jej ostrych rzeczy. Oregano, troszeczkę ziół prowansalskich. O, piekarnik się nagrał, ja go tutaj jeszcze trochę nasmarowałam. Ja wam wypiszę w informacji pod filmem, co ja dałam, bo ja już nie wiem, co ja powiedziałam, a czego ja nie powiedziałam. I teraz akcja z tym kurczakiem jest taka, że żeby to piwo nam wylatywało, to musimy dać trochę soli tutaj. I chcielibyśmy, o widzicie, to się zaczyna ładnie, szalenie nawet pienić. Jeżeli włożymy do piekarnika i nam się to przestanie pienić, to znaczy nie tak, żeby to całe na raz wyleciało, nie? Ale żeby ono sobie tak wylatywało, to za jakieś 15-20 minut zaglądajcie i znowu dajcie szczyptę soli. Ja teraz trochę dałam za dużo, no ale takie życie. Wkładamy go 180 stopni, no trochę posiedzi. Proszę, hoja bella się pootwierała. Te kwiatki wyglądają zjawiskowo i przepięknie. Mam chyba 10 na jednym okazie. I to jest jedyna hoja, która u mnie kwitnie. I nie, nie czuję tego, mam 40 metrów i u mnie to... No nie czuć, jak jest jeden kwiat. Teraz, moi drodzy, czary mary, zapalę wam nawet światełko, ale... Jesteście w suszarce, wrzucę wam link w informacji pod filmem do modelu mojej suszarki. Ona była nie z tych drogich, tylko z takich, nie z tych najdroższych, o, z takiej średniej półki cenowej bym powiedziała. I jest naprawdę ekstra. No nie mam porównania do innych suszarek, jeżeli ktoś mi się zawsze pyta, czy polecam suszarkę bębnową, elektryczną, do prania, to zawsze odpowiadam tak i zawsze wtedy zadaję sobie pytanie, dlaczego kupiłam ją tak późno, bo to wiecie, to nie jest nowość na rynku, suszarki są od, Jezu, xx lat i trzeba się po prostu liczyć z tym, że niektóre ubrania lekko mogą się
skurczyć. To jest tylko jeden, jedyny minus, jaki ja zauważyłam. A zawsze, gdy się mnie pytacie o model suszarki, no to słuchajcie, ja nie wiem. Dlatego, że to nie jest moje widzimisię, tylko producentów, bo tu mamy kombinacje, wiecie, przeróżnych długich cyfry, liczby. No tego się nie da spamiętać, tak? Tak samo jakbym chciała wam podać model lodówki, telewizora czy czegokolwiek. No to ja muszę iść z tyłu z telewizora, zobaczyć to i tak dalej. Także wrócę wam teraz, bo często pytacie, jaki mam model suszarki, więc zapraszam. Teraz chciałabym zamknąć ten bęben. No i sobie go zamknęłam, ale muszę kamerę wyjąć. I złożyć pranie, które tutaj mam. Polecam. Powiem wam, że to jest takie banalne, ale wiele ludzi uwielbia dzień świeżej pościeli. No powiedzcie, piszcie w komentarzu, kto kocha i uwielbia. Laura ma dzisiaj świeżego, pachnącego, cudownego Binga! Tak? Tu jesteś? Aha. Polecam. No dobrze. Moi drodzy, po tym co się dzieje na świecie, myślę, że to jest równie kolejny dobry moment na to, aby zrobić sobie problem ostry, poważny, dość konkretny. Czyli zająć się po prostu pierdołami i między innymi zrobimy sobie to właśnie i wchodzą teraz ziemniaki. Co z tymi ziemniakami? Ja nie potrafię, nigdy nie potrafiłam obierać ziemniaków obieraczką. Dla mnie obieraczka jest do długich warzyw, nie potrafię obierać ziemniaków obieraczką. Ziemniaki obieram nożykiem. Pewnie u niejednej rodziny nazywa się to nożyk do ziemniaków, prawda? I u nas też. Takie małe gówinko to się nazywa nożyk do ziemniaków. Kto też ma takowy problem, pisze na dole komentarz. Odmóżdżamy się, moi drodzy, odmóżdżamy. Co to tu jest? Ona mówi, że boi się leniwca. Przed chwilą przyniosła, mówi, mama, czy są baterie? A mama oczywiście wzięła co? Nożyk do ziemniaków, który jest dobry do wszystkiego, nawet do odkręcania baterii. A jak nie nożyk do ziemniaków, to zawsze jakikolwiek inny. Nie używam w tym celu tych moich japońskich, tylko takie te, które uważam, że mogę użyć, no bo jednak mi szkoda, żeby mi się czubki, nie daj Boże, powyginały czy coś takiego. I co? Raz, dwa, o Jezu, tu się rozlało. Ciekawe, czy to będzie działać teraz, ale jajca. Jaja! Jak się boisz, leniwca? Chodź tu, wejdź, włożymy baterię, może będzie działać. Nie próbuję. Jezu! No chodź, zobaczymy, może będzie działać. Raz, dwa, trzy, ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale ty wymyślasz, ona mówi, że się boi, no. Hej! Hej! Chodź! Poczekaj, ziomu, ja cię muszę na razie wyłączyć. Musimy przykręcić. No zaraz, musimy przykręcić baterię. Boisz się. Co, już się nie boisz? Boisz. Co? Już czekaj, mama tego przykręci profesjonalnym sprzętem i już ci daje. Leniwca, tak? Lisia. Jakbyście pytali, to ja te leniwce kupowałam używane na tym, na OLX-ie. Dużo zabawek jej kupowałam z Fisher Price'a. Buje. I są naprawdę, zobaczcie, on jest do tej pory niezniszczony. Buje. Włączamy? Chodź. Męż. Proszę, wciśnij sama. Proszę, łatwa! Cześć! 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 Boję. Boisz? Boję. Ale co? Wyłączyć? Wyłączyć? To jak dzisiaj Laura będzie niedobra, to wiem co robić. Jak się tak przypatrzymy, nie? To on tam sobie siedzi. Wiecie jak pachnie? Jęzor to w koszy ze trzy razy w koło tyłka i znowu wraca. I runda druga. Do jak ja zjem sobie dzisiaj tego kurczaka? Znaczy jak ja sobie zjem, jak my sobie zjemy. Potraktujemy go jak kurczaka z rożna, moglibyśmy zjeść do tego przepyszną bułeczkę i surówkę. Ale jak widzieliście, już był problem z ziemniakami, więc zrobimy ziemniaczki. Mamy jeszcze trochę ogórków, bo dostaliśmy fajne ogórki. I surówka ze słoika. Przepis w informacji pod filmem do surówki. To jak ją zrobicie, to tak z miesiąc czasu może sobie stać w lodówce, jest przepyszna. Do wszystkiego, do hamburgerów, do przeróżnych innych cudów na kiju. I słuchajcie, jeszcze jest jedna akcja. Będą dwa przepisy, ale nie wiem kiedy, bo ja przepisy też nagrywam wtedy, gdy mam okienko do gotowania i wiem, że to zjemy, bo ja nie gotuję sobie. Nie nagrywam przepisów w momencie, gdy
nie wiem, no mamy już obiad czy coś i nagrywam sobie przepis, bo mam widzimisię. Nie, tylko nagrywam wtedy, gdy my to jemy, nie? I gdy będzie chwila, to wtedy nagramy tak. Fajny przepis na tofu i zarąbisty, po prostu zarąbisty przepis na rybę. Taka, która, wiecie co? Ona będzie się nadawała na święta, na zbliżającego się śledzika. No naprawdę, na ten okres, który teraz będzie, tylko muszę ustalić, bo ja wczoraj dostałam to do spróbowania. A ta osoba przywiozła to od kogoś. No nieważne, tutaj nie będę tłumaczyć, skoro nie znacie, to i tak jest bez sensu. To nie ma znaczenia, od kogo to jest. Ważne jest, żeby zdobyć przepis na tą rybę. Więc jeżeli uda mi się zdobyć przepis na tą rybę, to będę wam komunikować, bo była po prostu przepyszna i nadaje się idealnie na zbliżający się okres, który jest przed nami. Chodź tu, pokaż co robisz. Chodź tu. No, zrób. Hi. Hi. Jeszcze raz. Hi. Hi. Mama. Dobra, mama. Laura. No. Mamie to nie wychodzi, wiesz? Mama. Dobra. Mama. Mama. Super. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, mi się wydaje, że koniec tego prykania, wiesz? Tak. Bo zaraz wyjdzie kurczak, będzie go słychać. Trzymam go na razie godzinę. Wydaje mi się, że jeszcze go trochę potrzymam, bo chcę, żeby był taki soczysty. Co chwilę mu tam dolewam, dosypuję tej soli, żeby... O, ona drzwi zamyka. Bo to jest pani woźna. No mama nie zamykania drzwi. Co jakieś tam 15 minut, tak jak wam mówiłam, szczypta soli. Dosłownie to się tak buzuje i on się tak fajnie oblewa i no nie będzie suchy. Będzie przepyszny ten kurczak. Także mamy obiad na pewno na dziś i na jutro. I potem nie zobaczymy co dalej. A teraz chodź. Klęczy. Aha, tak, klęczymy. A pomachamy tu? A siadasz? Ale ciebie nie widać jak ty siadasz. No chodź tak, na kolanka. Nie. Chodź, pomachamy. Pec. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrypcja i kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! Cześć! Pa, pa! No dobra, to po malutkim. Kurczak wyszedł. To chodź, wyjmiemy z piekarnika. Znaczy nie, jeszcze go włączymy na jakieś 20 minut. Już właśnie mama będzie kroiła. Zobaczcie. On tak wygląda. Rozumiecie to? Ja już robiłam to kilka razy w swoim życiu. Nagrywałam to nawet we vlogach. A to jest przepyszne. Przepyszne. Ale miękki. I wiecie co? Ja go trzymałam trochę dłużej. Ja go trzymałam 180 stopni, tak jak mówiłam. Godzinę 40. Tylko, że pod koniec co chwilkę zaglądałam, dosypywałam soli, żeby piwo wylatywało. Piecha. Tak, mama nakłada, chodź. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.